jesteśmy na konferencji ramówkowej jesiennej TVN-u, no i powraca Miasto Kobiet. To jest ogromna przyjemność, że także panią zobaczymy w tym programie. To była taka szybka decyzja, żeby się zgodzić na ten projekt? Zaskakująco szybka. Samą siebie zaskoczyłam szybkością. W sekundach, proszę, określmy. W sekundach, no, ćwierć sekundy może. Nie, naprawdę, ja samą siebie zaskoczyłam, kiedy usłyszałam, co ja mówię, bo ja cały czas się zarzekałam już dobrych 10 lat, że to, że jeśli chodzi o moją przygodę z telewizją, to to już jest zamknięty rozdział, ja się tam nie widzę, ja nie wrócę na pewno. Aczkolwiek mówiłam, że no może gdyby wrócił taki kobiecy talk show, jaki już wcześniej przez parę lat współprowadziłam, no to może wtedy bym rozważyła ewentualnie, no nie wiem, no, no pewnie tak, bo za tym w sumie trochę tęsknię, no właściwie to bardzo tęsknię. No więc jak tutaj usłyszałam kobiecy talk show, na początku jeszcze mi nie powiedzieli, że to chodzi o Miasto Kobiet. A oni powiedzieli, no to co, no to, to może, no to co, damy ci chwilę na zastanowienie. A ja nagle słyszę, jak mówię, nie, ja przyjeżdżam na te zdjęcia. Nie ma się nad czym zastanawiać. Kiedy dowiedziała się pani, kto będzie jeszcze współprowadzącymi i też jak zareagowała? No, jak przyjechałam na zdjęcia próbne i zobaczyłam Marzenę, i myśmy się obie strasznie ucieszyły na nasz widok nawzajem. Jestem zaszczycona w ogóle, że mogę być z nią w jakimś tam komplecie prowadzących. Tak pytam dalej w tym temacie, ponieważ jeszcze z wami jest pani Olga Nomad Mam, jeżeli dobrze wymawiam nick na Instagramie. Obserwowałaś wcześniej Olgę? Nie obserwowałam, bo ona jest, no bo to są takie tematy bardziej takie dziecięco-matczyne i to akurat może nie jest taki mój obszar zainteresowań z powodów oczywistych. Ale bardzo mnie Olga zaintrygowała, jak ją poznałam, bo to jest bardzo ciekawa osoba. Ona ma takie odrębne spojrzenie na różne tematy. Mi się wydaje, że ona nas bardzo, bardzo fajnie uzupełnia z Marzeną, bo ona jest takim, no, innym zupełnie osobą, która inny kolor jeszcze daje.